Monika Suder, dzień dobry. Zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj kolejna część cyklu o kobietach w historii. Ze mną w studio pani Jadwiga Morawiecka. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Oraz pani Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło z Fundacji Wspólnota Pokoleń. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzisiaj rozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy o czasach powojennych, bo był czas wojny, pani przetrwała II wojnę światową jako mała dziewczynka, a potem przyszedł 45. Jak to było? Jako taka spora dziewczynka, bo jak się wojna skończyła, miałam 15 lat, więc... Nastolatka! Tak, no, bardzo dla nas smutną okolicznością było to, że trzeba zostawić strony rodzinne i, no, i wtedy się mówiło repatriacja, prawda? To było bardzo dla nas bolesne, no ale decydowaliśmy się, ponieważ wiedzieliśmy już o Sowietach, że tak, jeśli zostaniemy, trzeba obywatelstwo przyjąć i już, prawda, być pokornym obywatelem Związku Radzieckiego, a wiedzieliśmy już o Katyniu, wiedzieliśmy o Sybirze bardzo dobrze, bo rodzina nasza była na Sybirze więc... No i ta repatriacja przyszła. Gdzie państwo trafili, jak to wyglądało? Więc to był... Była taka... Dostaliśmy do transportu odkryte wagony. Wiadomo było, że transporty idą różnie, dłużej, krócej. No ale ponieważ na pewno kilka dni, więc trzeba było sobie jakiś tam kątek urządzić, ponieważ ojciec mój był bardzo w tym względzie sprytnym człowiekiem, więc z tych mebli, które mogliśmy wziąć, taki kącik i jakieś legowisko, także byliśmy pod tym względem przygotowani. Natomiast, a ile osób was jechało? Jak duża rodzina była? Więc rodzina nasza to 3 osoby, bo brat już poszedł na wojnę. Brat, właśnie taka okoliczność bardzo, bardzo uważam ciekawa, jak ponownie Sowieci wkroczyli do Stanisławowa. Wcześniej byliśmy, sporo bombardowań było, nawet bomba upadła na nasz ogródek, tylko szczęśliwie w kompostownik. Także nie eksplodowała i tak jak nam saperzy powiedzieli, byśmy w powietrze wylecieli, gdyby eksplodowała duży jakiś kaliber. No więc... I jedziecie. Przygotował tato tak. Tam jakieś meble, że można było leżeć, tak? Mebli i... po prostu taki kątek, chyba 1/4 wagonu na rodzinę było. A wiedzieli państwo, dokąd jadą? Proszę? Wiedzieli państwo, dokąd będziecie jechać? Nie, dokąd państwo jadą? Tylko, że na ziemię zachodnie, ale gdzie, nie wiadomo było. I 3 dni trwał transport, nie było deszczu, więc byliśmy wyjątkowo w szczęśliwej sytuacji. A była jakaś toaleta tam w ogóle? Proszę? Jakaś toaleta tam była? Gdzie była jakaś toaleta, jakieś coś w tym, czy to po prostu wagon i musieliście się załatwiać, jak sobie daliście radę? No nie, to trzeba było sobie też jakoś, chyba były dziury w podłogach tych wagonów, także no, w jakichś tam pojemnikach, ja już nie pamiętam. Wodę można było brać, gdzie tam czasami przystawał pociąg, to można było wody nabrać do jakichś tak pojemników, tego też nie pamiętam. W każdym razie nie było to dla nas, z tego co słyszeliśmy, że nieraz 2 tygodnie transport szedł i w deszczu, i w wielkich jakichś kłopotach, to wyjątkowo bez problemów, bo 3 dni tylko, nie przypominam sobie, żeby tylko samo pożegnanie. Żegnał nas, proszę sobie wyobrazić, ksiądz Helowicz. On był w ormiańskim kościele kapłanem, młodym kapłanem w Stanisławowie i
Po latach był proboszczem katedry wrocławskiej, więc... Te drogi się gdzieś tam połączyły. Tak. Proszę sobie wyobrazić, że każdego żegnał uściśnięciem dłoni. Do każdego z transport był zawsze jakoś tam wcześniej szykowany do odjazdu, później już gotowy do odjazdu, to podchodził do każdej rodziny, dziecko, starszy, dorosły, każdemu rękę podawał. A jak pani tu przyjechała do Wrocławia, no to... Nie, nas wyrzucili w Strzelcach Opolskich i róbcie co chcecie. No i tak, ponieważ mój ojciec był kolejarzem, więc mógł załatwić wagon dla nas i mieliśmy do Wielunia pojechać, ponieważ tam był dom, który mój dziadek zbudował i moja mama, to było rodzinne miasto mojej mamy i ona liczyła na to, że tam będzie można jakoś się zatrzymać. Chociaż wiadomo było, że dom jest prymitywny bardzo, bo tam ani kanalizacji, ani wody nie było, no ale niemniej jednak bardzo było to pociągające, szczególnie dla mojej mamy. No ale okazało się, że wszystkie mieszkanka tam są zajęte, to jest niemożliwe. Wobec tego, a poza tym jeszcze taka okoliczność, że w Wieluniu nie było bocznic kolejowych, więc w sumie zatrzymaliśmy się w Kępnie. Udostępniali tym repatriantom tak zwanym mieszkania w takim, ten dom się nazywał PUR, Państwowy Urząd Repatriacyjny, i tam każdy dostawał jakiś kątek. No więc zanim osiedliśmy we Wrocławiu, to tak trochę tułaliśmy się do Świdwina na przykład, ponieważ siostrzeniec mamy, ten wywieziony na Sybir, już na tyle był dorosły, że go wcielili jako 18-latka do kościuszkowskiej armii. Przyjechał do Wielunia, bo tam była nasza rodzina, jako że to rodzinne miasto mamy. Do Wrocławia dotarliśmy, bo w końcu wiadomo było, że ojciec jako konduktor musi być na stacji węzłowej jakiejś tak zwanej, prawda? No, z kolei w tym Świdwinie, gdzie stacjonowała jednostka tego Sybiraka z Armii Kościuszkowskiej, zachęcał: ciociu, tam domki opuszczają Niemcy z ogródkami, a dla mojej mamy to marzenie, no to jedziemy tam. Nie było oczywiście domków i ogródków, bo już wszystko było zajęte, więc ta tułaczka trwała przez rok w Wieluniu. Do szkoły przecież chodziłam, aż na koniec we Wrocławiu, to już do liceum, do pierwszego liceum poszła. A ja właśnie o edukację chciałam zapytać, no bo pani tato był kolejarzem. Tak. Pani mama nie była jakąś osobą wykształconą, a pani parła do tej wiedzy. A właśnie nie wiem dlaczego parła. Tak jakoś miałam poczucie, że trzeba się uczyć, że chcę się uczyć, no i ponieważ no mama moja to ceniła bardzo. I wobec tego, no dobrze, no to proszę bardzo. No i w ten sposób skończyłam, prawda, i maturę zrobiłam, i studia. I uczyła pani też? No i uczyłam też, tak. A czy ten wpływ na to, że pani tak chciała się uczyć, miała ta nauczycielka przedwojenna na panią? Na pewno tak. Na pewno moja ta ukochana pani, która zginęła, na pewno ogromny wpływ jakiś, ponieważ znaczy u nas w domu był taki duch patriotyczny, na pewno tak, ale bez żadnych takich historycznych udokumentowań, że tak powiem. No, także... A jak było później? Była bardzo w cenie w mojej rodzinie. No, ojciec miał siostry, cztery siostry nauczycielkami były, więc no to ta atmosfera, że trzeba, że to jest jakaś konieczność dla dobrego
życia w przyszłości? No nie wiem. W każdym razie to nie było sztuczne z mojej strony. Ja. Do tego stopnia, że jak w tej włóczędze do Świdwina, żeśmy na rok, gdzie nie było tych domków, zatrzymali się, to ponieważ tam nie było ogólniaka, tylko szkoła pedagogiczna, powiedziałam, że ja muszę iść do ogólniaka. I to też był argument, że opuszczamy ten Świdwin. No i w końcu osiadliśmy we Wrocławiu, ale to już było po sporym czasie, chyba 2 lata upłynęły tej takiej wędrówki, przemieszczania się. A jak wyglądał ten czas powojenny? No bo przecież część miasta zniszczone, jakby no nie ma tak jak teraz, że idzie się do pracy i super, mam pieniądze, kupuję sobie mieszkanie, tylko trzeba było sobie radzić, odbudowywać miasto. Ponieważ miałam bardzo zaradną mamę, bardzo zaradną, to no zawsze skromnie, ale na przykład jeszcze może ten czas głodu, to myśmy mieli króliki i kozę. I to nas też życzy. Ta koza, to była koza, która dawała 2 litry mleka w najlepszym. No to przecież to żyto zmielone w młynku do kawy z tym mlekiem, no to chyba najlepsze pożywienie, prawda? Więc A jakie pani miała plany, jak wiedzieli państwo już, że się skończyła wojna, że znowu jest Polska, bo pani powiedziała, że w pierwszej części naszej rozmowy, że to był taki moment dla pani bardzo trudny, kiedy mama powiedziała, że nie ma już Polski i nagle się okazuje, że Polska znowu jest. Tak, no więc miałam, nie wiem z kolei po jakiej to poszło linii, że miałam marzenie pracować naukowo. No i po skończeniu studiów rzeczywiście pracowałam przez parę lat na Politechnice, na asystenturze u profesora takiego, który był uznany bardzo za profesora z klasą. Rzeczywiście taki był. No, nawet miałam osiągnięcia jakieś, ale tak podskórnie wiedziałam, że chcę mieć rodzinę, dużo dzieci i temu się raczej oddać, aniżeli pracy naukowej. Tym bardziej, że właśnie profesor, u którego byłam zaangażowana, to był bardzo takim szefem wyrozumiałym, dobrym, ale też wszyscy u niego pracowali od rana do wieczora. Czasu na rodzinę już nie było. Nie, nie było. Od rana do wieczora, bo w laboratorium ze studentami i trzeba w bibliotece było swoje odsiedzieć, prawda, bo praca naukowa to tak sama nie przychodzi do głowy. Ale pani mówiła, że zawsze chciała mieć dzieci, rodzinę, te dzieci, rodzina się tak pojawiła, no ale ciągle jednak ten patriotyzm był, no bo cały czas pani rodzina zaangażowana była. No właśnie, jakoś chyba to było przysłowiowe mleko matki. Jak pani sobie radziła z tym, mając dzieci, mając pracę, gdzieś próbując sobie poukładać życie, jeszcze ten patriotyzm? Znaczy, pomagali mi rodzice. Walka z komuną też potem, tak, się pojawiła? Walka z komuną też potem się pojawiła, prawda? No, walka z komuną, tak, ale to powiedzmy, ja nie angażowałam się w żadną działalność, chyba że w studium, w którym uczyłam po Politechnice, podjęłam pracę w studium medycznym, no to oczywiście w gronie nauczycielskim dyskusje i wzajemna wymiana bibuły tak zwanej, prawda? I no, jak mąż się ukrywał, to jedna z przyjaciółek, koleżanek była pośredniczką między nami, że ja wymienialiśmy listy i ona mieszkała na Oporowie i osoba, o której wiadomo było, że jest z mężem moim związana, wychodziły z psami na spacer i była wymiana wtedy.
I korespondencja. Tak, korespondencja. Tak? A co pani po wojnie, jak pani już wróciła, no, skończyła się wojna, jest wolna Polska, to jaka była pani taka pierwsza myśl albo takie najlepsze wspomnienie? Był smutek i żal, że nie ma Polski takiej, jakbyśmy chcieli. To była taka dezaprobata do systemu totalna. I rodziców moich, i rodziny mojej. Także, no ale żyć trzeba, więc Związek Radziecki był taką potęgą, że się wydawało, że on się nigdy nie rozpadnie, prawda? Więc trzeba jakoś żyć i nie wciągnąć się w to, co, prawda, niektórzy jakoś czy przekonani, bo ja znałam na przykład młodych ludzi, którzy byli potomkami rodziców o socjalistycznym nastawieniu i oni początkowo z wielkim entuzjazmem i aprobatą do systemu. To było takie dla nas, prawda, dziwne bardzo, bo młodzieniec, widać mądry, widać dobry człowiek, a tutaj popiera system, i bo tak trzeba, bo to, prawda, okoliczności, bo to dopiero po wojnie, że to wszystko jakoś inaczej będzie funkcjonowało, ale to było dla mnie takie właśnie bardzo zastanawiające, że młodzi ludzie, którzy wydawałoby się, że powinni właśnie przejść do podziemia jakiegoś i protestować, no byli, angażowali się w taką autentyczną działalność młodzieżową. Socjalistyczną. Tak, tak. A miała pani nadzieję w tych czasach powojennych, że będzie taka Polska, o jakiej marzyliście przed wojną? Ja miałam tęsknotę, ale nadziei chyba nie budowałam żadnej, nie rozniecałam żadnej. A mówiła pani o tym, że i tato, i mama to były, i mama, i brat mamy, że to były osoby, które były bardzo twarde, bardzo silne. Czy pani też się tego nauczyła od rodziców? Przejęła to? No to niech dzieci powiedzą. Chyba tak, no bo potem jak już mąż mi zaangażował się bardzo i miałam do czynienia z bardzo takimi brutalnymi, można powiedzieć, no bo rewizji było mnóstwo i zatrzymań, inwigilacja i dokuczanie, psucie. No a ja raczej traktowałam ich jako ludzi, którzy pobłądzili i ich trochę usiłowałam nawrócić. Nawet jak próbowałam już po wielokroć to robić, to my już wszystko wiemy, że panią, my jesteśmy agentami, my jesteśmy na usługach Związku Radzieckiego i tak, prawda, to tak szyderczo. Jeden z godnością się odezwał, że panią, to jest nasza praca. Proszę zrozumieć, tak? Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Moim Państwa gościem była pani Jadwiga Morawiecka, dziękuję bardzo, i pani Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.